Filip Adamus, PCH24. Znajdujemy się przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa, gdzie za chwilę odbędzie się konferencja prasowa Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imieniem księdza Piotra Skargi. Jej głównym tematem będą plany przebudowy Placu Świętej Marii Magdaleny w Krakowie i związanego z nią usunięcia pomnika księdza Piotra Skargi z tego reprezentatywnego miejsca. Plany przygotowane w sposób arogancki i bez konsultacji z mieszkańcami. Piotr Podlecki, w samo południe. Bardzo dziękujemy Państwu i przedstawicielom mediów za przybycie na nasze zaproszenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Państwo chcieliście spotkać się z nami, ponieważ mamy do zaprezentowania bardzo interesujący raport, który dotyczy newralgicznych spraw związanych z funkcjonowaniem Krakowa. Chcieliśmy sprawdzić, czy Urząd Miasta odpowiada na potrzeby mieszkańców. Ważne dla nas było, jak dysponuje budżetem. Czy mieszkańcy mogą mieć jakieś oczekiwania w stosunku do pana prezydenta Jacka Majchrowskiego, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni zielonej w królewskim mieście Krakowie. O prezentację raportu i przedstawienie faktów, które z niego wynikają, poprosiliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, pana doktora Pawła Momro oraz wiceprezesa stowarzyszenia pana Sławomira Skibę. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie. Chcielibyśmy krótko, bez omawiania całości tego raportu, ale w kilku zdaniach opowiedzieć o nim i odnieść się do całej sytuacji związanej z tematem, o którym mój przedmówca wspomniał. Naszą pierwotną motywacją jako środowiska pozarządowego, organizacji pozarządowej dla przeprowadzenia tego badania był projekt już u swych źródeł i podstaw dość kuriozalny przebudowy Placu Świętej Marii Magdaleny w ścisłym centrum Krakowa, tu nieopodal. Przebudowy uzasadnianej ekologią, uzasadnianej zazielenieniem, potrzebą zazielenienia akurat Placu Świętej Marii Magdaleny, a tak naprawdę w istocie sprowadzający się do usunięcia z tego placu, zabrania przeniesienia gdzieś nie do końca sprecyzowane miejsce pomnika księdza Piotra Skargi, patrona naszego stowarzyszenia i też osoby wybitnie zasłużonej, mocno zasłużonej dla krzewienia polskości, dla kultury polskiej, dla nauki polskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, ściśle związanej z Krakowem. Więc to była nasza pierwotna motywacja, ponieważ kuriozum i w treści, i w formie tej propozycji przebudowy placu w formie, mam na myśli właśnie brak konsultacji społecznych, brak dialogu, pozyskania opinii mieszkańców i organizacji tutaj działających społecznych na temat tego projektu skłonił nas właśnie do podjęcia własnej inicjatywy i stworzyliśmy projekt badania, stworzyliśmy badanie społeczne, opinii, można to popularnie nazwać sondażem, w każdym razie badanie opinii, które właśnie sprowadza się do zapytania mieszkańców o ich zdanie, o ich poglądy na ten temat. Tym samym niejako wyręczyliśmy urzędników, wyręczyliśmy magistrat w poznaniu opinii krakowian, ale też i mieszkańców podkrakowskich miejscowości na temat tego projektu i ogólnie na temat tego, w jaki sposób jest projektowana i realizowana polityka zagospodarowywania przestrzeni publicznej terenami zielonymi, terenami też rekreacyjnymi, terenami użyteczności publicznej dla mieszkańców, dla rodzin. To badanie zorganizowaliśmy, już przeprowadziliśmy, wykonaliśmy w końcówce lutego, dokładnie między 18 lutym a 4 marca. Udało nam się z niego wyłonić dużą grupę 1657 respondentów. I jeżeli chodzi o samo badanie, o same wyniki, Szanowni Państwo, na pierwsze pytanie
które zadaliśmy dość ogólnie, jak respondenci oceniają ilość terenów zielonych w mieście, choć 43% uznało, iż to zazielenienie jest, powiedzmy, odpowiednie, to jednak 57%, tam były tylko dwie odpowiedzi, pozytywna, negatywna, do wyboru, 57% uznało, że nie, że terenów zielonych jest w Krakowie niedostateczna ilość. Ale idąc dalej, do pytania drugiego, tam zapytaliśmy konkretnie, jak respondenci oceniają projekt przebudowy Placu Świętej Marii Magdaleny, właśnie w tej wersji, którą magistrat ogłosił i którą oficjalnie w mediach poparł prezydent Majchrowski. I drodzy Państwo, konkretnie zapytaliśmy o to, czy jest przyzwolenie społeczne na zrobienie tego środkami, budżetowymi środkami z budżetu miasta. Jak wiemy, pierwotnie zaplanowana kwota około 1,5 miliona złotych już na początku została przez urzędników określona jako zdecydowanie niewystarczająca na realizację tego rzekomo ekologicznego projektu przebudowy Placu Świętej Marii Magdaleny. I tutaj uzyskaliśmy aż 94% odpowiedzi negatywnych. 94% naszych respondentów w tej grupie badawczej stwierdziło, że nie, że to jest bardzo zły pomysł, żeby za pomocą środków z budżetu miasta, żeby miasto tę przebudowę placu wykonało. Ale odrywając się na chwilę od samej kwestii przebudowy tego jednego placu, jakże ważnego, bo ulokowanego w ścisłym centrum miasta, w pytaniu trzecim zapytaliśmy respondentów, ale właśnie przede wszystkim, bo to udało nam się ustalić i pozyskać mieszkańców Krakowa i okolic. Oni byli tutaj podmiotem w naszym badaniu, oni byli ankietowanymi o to, czy w Krakowie jest dostateczna ilość, inaczej, gdzie w Krakowie mogliby wskazać, czy są w stanie wskazać, jeżeli tak, to w których miejscach, w których obszarach miasta są w stanie wskazać niedostatki terenów zielonych i rekreacyjnych. I tutaj, proszę Państwa, 26,5% respondentów uznało, że jest dobrze i nie chce wskazywać, 43% trudno powiedzieć, natomiast 30% wskazało precyzyjnie, to była formuła pytania półotwarta, można było własną odpowiedź wpisać, i 30% wskazało konkretne miejsca. Myśmy w tym raporcie, który Państwo otrzymacie i który chcemy złożyć właśnie dzisiaj w magistracie, zobaczycie konkretne odpowiedzi, które pogrupowaliśmy, bo bardzo wiele odpowiedzi się powtarzało, w jaki sposób mieszkańcy się odnoszą do różnych osiedli, dzielnic, do różnych miejsc mniej lub bardziej rozpoznawalnych w mieście. I tu musi porażać dysproporcja. Proszę Państwa, tylko 1,7% było wskazań na Plac Świętej Marii Magdaleny. To jest to 1,7% w zaproszeniu, w tytule tej konferencji prasowej, które tak troszeczkę przewrotnie użyliśmy. Natomiast po 5% otrzymywały rejony typu Azory, osiedle Ruczaj. Przypomnijmy, osiedle, które się nie kończy na ulicy Rostworowskiego, tylko zostało na potężną skalę rozbudowane w ostatnich latach, dekadach, aż właściwie do Kobierzyna. Jest tak naprawdę zabetonowaną przestrzenią, bardzo, bardzo z niewielką liczbą terenów zielonych. Osiedle Azory, tereny w Nowej Hucie. Bardzo wiele miejsc powtarzających się. Plac przy Karmelickiej, drodzy Państwo, plac przy Karmelickiej, który stoi pusty, już dawno miał być terenem zielonym i nie jest. Podobno jakiś nowy projekt, kolejne konsultacje, nie wiemy, ile jeszcze to potrwa. Więc mieszkańcy to dostrzegli, sami to wskazali, bez sugerowania im nazw tych osiedli, miejsc, placów. I jeszcze pytanie czwarte. Czy tę kwotę można wydać inaczej, lepiej, kwotę nie mniejszą niż 1,4 miliona złotych w pierwotnie odrzuconym projekcie, odrzucony ze względów formalnych za zbyt mały budżet. Mowa o projekcie przebudowy Placu Świętej Marii Magdaleny. I tam też padły bardzo jasne wskazania. Drodzy Państwo, respondenci wskazywali wiele innych lepszych przeznaczeń, jak na przykład finansowanie sprzętu w miejskich szpitalach, pomoc ubogim w okresie zimy, wiele, wiele innych odpowiedzi, które też zamieszczamy w tym badaniu i chętnie się z nimi podzielimy. Za swój nawet obowiązek uznaliśmy, by to badanie przeprowadzić i by je upublicznić, by raport, który tak naprawdę omawia ten sondaż, wszystkim Państwu upublicznić. I naszym zamiarem jest też, aby ten raport dotarł do jak największej liczby Krakowian. Będziemy go propagować szeroko. Oczywiście jesteśmy przygotowani na to, że złożenie takiego raportu może się spotkać z zamilczeniem przez władzę, może się spotkać z krytyką. Wiadomo, atakowany, krytykowany chce się bronić. Możemy być krytykowani, nie wiem, za, nie wiem, małą reprezentatywność grupy, chociaż tu bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, żeby ta grupa była może niedokładnie w standardach ogólnopolskiej sondażowni, ale żeby była, no, używaliśmy, by była dobrana w sposób
możliwie bliski reprezentatywności. Używaliśmy specjalistycznych narzędzi targetowania, by bez pobierania danych wrażliwych dotrzeć do osób, które deklarują i wiemy, że mieszkają na terenie Krakowa i okolic. I w ten sposób tę próbę wyselekcjonowaliśmy. Drodzy Państwo, więc my na taką krytykę jesteśmy przygotowani. Zresztą można nawet wskazać przykład. Jest jeden ośrodek badania opinii publicznych ogólnopolski, który regularnie jest krytykowany i dyskredytowany tylko dlatego, że jego prezes miał kiedyś związki z jakąś partią polityczną. My, Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi, nigdy nie mieliśmy i nie mamy związków z żadną partią polityczną. Jesteśmy stowarzyszeniem pozarządowym, niezależnym. Finansowani jesteśmy właściwie w 100% zdatków pojedynczych często osób, zdatków drobnych i nasi darczyńcy, nasi przyjaciele, którzy nas wspierają i finansują, też oczekują od nas, że będziemy zabierać głos w takich sprawach jak przebudowa Placu Świętej Marii Magdaleny, jak tereny zielone, jak komunikacja w Krakowie, jak wiele innych problemów, które dręczą to miasto, które powodują, że coraz więcej jest problemów w ogóle z normalnym funkcjonowaniem w tym mieście. I o tym wszystkim z pewnością jeszcze będzie chciał powiedzieć pan prezes. Jeżeli państwo będą mieć do mnie jakieś pytania, czy do tego, co przedstawiłem, to ja chętnie po wypowiedzi jeszcze pana prezesa odpowiem na te pytania, a w tym momencie bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam wiceprezesa Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, pana Sławomira Skibę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pomnik księdza Piotra Skargi i tocząca się wokół niego dyskusja, debata to nie jest rzecz nowa, bo w zasadzie możemy przypomnieć sobie, że od kiedy on powstał, to były próby jego usunięcia i to jest kolejny oczywiście pretekst do tego, aby się pomnika pozbyć. Możemy tylko domyśleć się, że za tym stoją nie tyle względy ekologiczne, o czym już kolega wspomniał, bo problemy w mieście z ekologią są zlokalizowane jakby gdzie indziej, natomiast że stoją za tym względy ideologiczne i usuwania i niszczenia przestrzeni miejskiej Krakowa i rugowania z niej nie tylko symboli narodowych, nie tylko takich postaci jak ksiądz Piotr Skarga, ale usuwania z przestrzeni miasta samych mieszkańców. Powoli miasto z roku na rok staje się coraz mniej miastem dla krakowian, a staje się miastem dla turystów. Oczywiście czas pandemiczny i postpandemiczny pokazał, jak zgubna to polityka miasta, kierująca całą uwagę i cały wysiłek miasta w stronę turystów, bo w tym czasie, przez który wszyscy tak przechodziliśmy dramatycznie, widzieliśmy, z czym wiąże się takie podejście włodarzy miasta, którzy ignorują mieszkańców, a zmierzają w kierunku udostępnienia całkowitego podporządkowania miasta turystom po prostu. Pod tym względem myślę, że Kraków może nie jest wyjątkowy, natomiast jest liderem z pewnością pośród miast europejskich w zakresie absolutnego ignorowania potrzeb mieszkańców. Z czym to się wiąże? No choćby z rozwiązaniami komunikacyjnymi, które miasto, czy też jego włodarze w absolutnej arogancji serwują mieszkańcom, likwidowania, nie tylko likwidowania samych miejsc parkingowych, ale przede wszystkim nieuwzględniania potrzeb mieszkańców, którzy w mieście płacą podatki i nie mogą korzystać z miejsc użyteczności publicznej przez to, że miasto nie pozwala i traktuje ich tak samo jak turystów, i muszą o te miejsca parkingowe walczyć. Z roku na rok tych miejsc ubywa. Mieszkańcy nie mają żadnych preferencyjnych tutaj możliwości. To hasło, które nie tak dawno w tym okresie postpandemicznym miasto wylansowało, zostań turystą we własnym mieście, to w zasadzie nic nowego, bo w zasadzie my jesteśmy turystami we własnym mieście już od lat. Przez to, że jesteśmy traktowani na zasadach takich, jak traktowani są turyści. No tutaj tylko wspomnę, że takie miasta jak Praga czy Rzym w sposób preferencyjny traktują swoich mieszkańców, bo tam wyznaczone są miejsca, do których mają dostęp i w których parkować mogą i wjeżdżać mogą mieszkańcy miasta, które na przykład w Pradze są specjalne kolory wyznaczone do miejsc parkingowych dla mieszkańców miasta. W Krakowie mieszkańcy miasta muszą płacić słone pieniądze za to, żeby móc parkować, dowożąc dzieci do szkół, przyjeżdżając do różnych, jak już wspomniałem, miejsc użyteczności publicznej. Tym nikt absolutnie w mieście się nie przejmuje.
Jak powiedziałem, z roku na rok likwiduje się miejsca parkingowe, wprowadza się absurdalne rozwiązania komunikacyjne utrudniające dojazd w różne miejsca. Nie eliminuje się oczywiście korków, bo poprzez choćby zawężanie dróg przejazdu zwiększamy natężenie ruchu, zwiększamy spalanie, oczywiście przez to mityczna walka z CO2 tak naprawdę staje się tylko zasłoną do rugowania, jak już wcześniej powiedziałem, mieszkańców miasta z samego obrębu, z samego centrum. Jaki jest efekt? Wszyscy Państwo to widzicie. Miasto w obrębie plant to już bodajże niecałe 200 mieszkańców. Miasto staje się miejscem prymitywnych rozrywek. Stare, mówię tu oczywiście o Starym Mieście, ale i o Kazimierzu. Tu jest miejsce na to, aby się rzeczywiście wykrzyczali turyści. Mówię, rozrywek prymitywnych. Natomiast nie, i miasto nawet trudno nazwać, żeby się stawało skansenem. Ono już nie jest skansenem. Ono po prostu umiera i staje się jednym wielkim slumsem i miejscem prymitywnych rozrywek. Także nie zamierzamy stać i przyglądać się temu obojętnie. Zamierzamy monitorować działania władz w tym zakresie, które dotychczas wypełniają wszelkie znamiona niszczenia tej przestrzeni miejskiej, niszczenia tego centrum, które dla całej Polski jest ośrodkiem kultury. Było, a staje się coraz częściej ośrodkiem prymitywnych uciech. Dlatego będziemy chcieli wzbudzić reakcję również pośród mieszkańców. Chcemy zwrócić Kraków jego mieszkańcom. Będziemy starali się wzbudzić ruch miejski, który będzie reagował na aroganckie poczynania włodarzy miasta, nie liczących się jak dotychczas właśnie z głosem mieszkańców. W tym celu już w sprawie pomnika księdza Piotra Skargi został powołany Społeczny Komitet Obrony Pomnika, ale to nie jest jedyna inicjatywa. Będziemy chcieli reagować na najróżniejsze absurdalne pomysły i powstrzymywać to niszczenie substancji miejskiej i będziemy starali się pomóc zwrócić mieszkańcom Kraków. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy panu doktorowi Pawłowi Momro i panu wiceprezesowi Sławomirowi Skibie za prezentację raportu. Drodzy Państwo, można przypuszczać, że prezydent miasta Jacek Majchrowski może się czuć niedoceniony, bo przecież on tylko chce usunąć jeden pomnik, wprawdzie wielkiego Polaka, jednego z najważniejszych pisarzy w historii Polski, kandydata na świętego, ale drodzy Państwo, no przecież mógł usunąć jeszcze parę innych miejsc. Jest przecież Krzyż Katyński, w którego miejscu można było posadzić drzewo. Jest przecież wybrukowany plac przed kościołem Ojców Bernardynów, gdzie stoi kolumna z Matką Bożą. Jest krzyż na grobie powstańców styczniowych, który znajduje się na niezadrzewionej ulicy Loretańskiej. No i oczywiście mamy też rynek główny. W miejscu pomnika Adama Mickiewicza można by przecież posadzić nawet nie jedno, a dwa, być może nawet trzy drzewa. Także mam takie przypuszczenie, że być może pan prezydent chciał nas hojnie obdarować swoją decyzją, usuwając tylko jeden pomnik. Ale drodzy Państwo, czym byłby Kraków bez pamięci? Czym byłoby nasze miasto bez pielęgnowania tego, co najcenniejsze w historii Polski, w polskiej kulturze i w dziedzictwie Kościoła rzymskokatolickiego? Bardzo Państwu dziękujemy za obecność. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Podlecki.